Za nami już trzeci sparing ŁKS-u w Sidle. Ze mną jest asystent trenera Roland Tomas. Był sparing wygrany, był sparing przegrany. Teraz przyszedł czas na remis. Tak, tak jak powiedziałeś, ten mecz z drużyną z ukraińskiej ekstraklasy zakończył się remisem. Tak jak już gdzieś tam wcześniej wspomniałem, dla nas w tym okresie przygotowawczym liczy się nie wynik, a to w jaki sposób zespół się zaprezentował, a w tym meczu ogólna ocena jest na plus, cieszą tworzone sytuacje, cieszy to, w jaki sposób zespół realizował założenia zarówno w działaniach defensywnych, jak i ofensywnych. I mamy nadzieję, że ten mecz to będzie kolejny mecz, który przybliży nas do tego, żeby już później w okresie startowym realizować cele, któreśmy sobie przyjęli. Co najbardziej cieszy po tym sparingu i czego zabrakło, żeby ewentualnie faktycznie ten sparing wygrać, mimo że wyniki nie są takie istotne, ale zawsze wygrana cieszy. Myślę, że jeżeli chodzi o te rzeczy na plus, to na pewno to, że zespół mimo ciężkich warunków tutaj obozowych, jeżeli chodzi o treningi, mimo trudy tego obozu, bardzo dobrze funkcjonował, jeżeli chodzi o te aspekty fizyczne, jeżeli chodzi o realizację założeń techniczno-taktycznych, uważam, że było to naprawdę na wysokim poziomie, zarówno w ofensywie, jak i w defensywie. Jeżeli chodzi o te rzeczy in minus, było ich kilka. Czy to były związane z naszą grą w ofensywie, czy w defensywie, ale taka ogólna ocena tego meczu jest na plus. To był pierwszy sparing, gdzie praktycznie wszyscy zawodnicy wystąpili w pełnym wymiarze czasowym. Była tylko jedna zmiana, na boisko wszedł Piotrek Janczukowicz. Powiedz, czy takie było założenie i czy taki będzie też plan na ostatni sparing, który będzie już w piątek? Tak, tak. Takie mieliśmy założenie na te ostatnie dwa mecze kontrolne. Wytypowaliśmy dwie grupy zawodników. Jedna grała w tym dzisiejszym meczu, plus Piotrek Janczukowicz, który w 60 minucie zmienił Łukasza Sekulskiego. I w piątek taka sama konfiguracja, jeżeli chodzi o tych zawodników, którzy w dzisiejszym meczu nie zagrali. To powiedz, jak wygląda sytuacja zdrowotna, takie pierwsze sygnały po sparingu, bo trzeba przyznać, że Ukraińcy nie szczędzili w środkach i grali dosyć agresywnie. Tak, tak. Drużyna z Ukrainy grała dosyć agresywny futbol, ale my też potrafiliśmy na to bardzo dobrze odpowiedzieć. Nie ma żadnych urazów. Wiadomo, że po każdym meczu, tym kontrolnym, też zdarzają się takie mikrourazy, które się pojawiają, ale one w żaden sposób nie będą przeszkadzały zawodnikom do tego, żeby być w treningu, czy w piątek w kolejnym meczu kontrolnym. Także myślę, że tutaj, jeżeli chodzi o te kwestie zdrowotne, jest to naprawdę na dobrym poziomie. Nasza kadra fizjoterapeutów bardzo dobrze pracuje z zawodnikami. Dzięki temu mamy wszystkich zdrowych zawodników. A tak jak powiedziałem wcześniej, mimo warunków, które postawił nam rywal, jeżeli chodzi o te aspekty fizyczne, my też daliśmy radę i nie było takich sytuacji, w których ŁKS odstawał od drużyny z Ukrainy. Obóz w Turcji się kończy. Został praktycznie nam tylko dwa dni tutaj na miejscu. Powiedz, jak jest zaplanowany ten czas dla zawodników? W dniu jutrzejszym mamy jedną jednostkę treningową, jednostka regeneracyjna, jednostka treningowa dla tych zawodników, którzy dzisiaj nie grali meczu. W piątek będziemy mieli jeszcze jedną jednostkę treningową, mecz i tym akcentem zakończymy zgrupowanie w Turcji. Tyle po trzecim sparingu ŁKS-u w Sidle, powiedział nam Roland Tomas, asystent trenera Wojciecha Stołowego. Dziękuję bardzo.